Jesteśmy w Filharmonii Bałtyckiej. Z nami zespół Leon w oczy w Gdańsku. Proszę powiedzieć, jakie wrażenie po dzisiejszym wydarzeniu? Jak dopisała publiczność? No bardzo dziękuję. Wrażenie jest niesamowite, tylko pięknie. Temu, że dzisiaj taka publiczność była, że prosto takie gorąco było w zale i bardzo nam przyjemno było być tutaj w Filharmonii Bałtyckiej pierwszy raz i śpiewać dla takiej ładnej publiczności. Nie mogę nie zapytać, czy ten rok rozpoczęliście właśnie tym koncertem w Gdańsku? Tak, to był nasz pierwszy koncert w tym roku i był taki osobliwy i tyle było dzisiaj bisów i tyle aplauz na stojąco, że byliśmy zaskoczeni na scenie i już nie mieliśmy już repertuaru dzisiaj śpiewać. Śpiewaliśmy wszystko już i a capella i wszystko i ludzie, publiczność była niesamowita, po prostu. Czy panowie spodziewaliście się, iż jednak na dzisiejszym koncercie zagości sam konsul generalny Ukrainy w mieście Gdańsk? Ми дуже раді, що був пан консул, ми дуже чекали, що він прийде, і ми дуже раді, що він був з нами тут на нашому концерті, першому в 2019 році. З поводу, іж час нас гоні, понівач на панство, на панов, вілу фанов чека в реставрації, він на самозакончені. Чи по дійшішим концерті юж розпочинаті приготування до колейнего наступного, який буде в Варшаві 5 стичня в Театрі Паладіум, юж поютше? Ну, певні, що так, зачинаємо приготування. Зачалися ми ще й вчесній до того концерту приготування, але зараз маємо таку дуже відповідальність, бо то буде для нас також дуже такий важний концерт колейний. І я мислю, що удасться нам і там так розгрівати публічність, як тут, в Гданську, і буде все супер. Co chcielibyście, panowie, życzyć dla widzów telewizji ATV, jak również dla waszych fanów? Така несподіванка. Życzę, żeby zawsze byli zdrowi, kochani, radości wam, miłości w nowym 2019 roku. I przychodźcie do Warszawy na nasz koncert.